Sportowa rywalizacja, spora dawka emocji, a wszystko w duchu fair play. Tak wyglądały podwójne mistrzostwa kadr okręgów i podokręgów o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golby. Młode zawodniczki i zawodnicy z całego województwa pokazali, że ten sport to ich pasja. Sprawia nam to przyjemność. Mamy dobrą drużynę. Najważniejsza jest zabawa, a nie takie miejsca. Dla mnie to jest sport fajny i ten... I lubię grać po prostu w tą piłkę, żeby strzelać jak najwięcej bramek. Fajna zabawa, można sobie trochę pograć. Możemy reprezentować Podkarpacie. Na obiektach sportowo-rekreacyjnych w pustyni zabrakło rodziców, którzy gorąco dopingowali swoje dzieci. Jestem dumny ze swojej córki, kibicuję jej strasznie, też grałem w piłkę i mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku. Mam starszego brata, który gra w piłkę i myślę, że to go pociągnęło. Aczkolwiek jest utalentowany. Zawsze dzieciaki grają razem ze sobą, więc ogrywają się. Oprócz tego jest zabawa, więc super. Sportowe rozgrywki to nie tylko zabawa, ale także możliwość wyłowienia najbardziej utalentowanych piłkarzy. Dużo radości dla tych dzieciaków i myślę, że to będziemy kontynuować jako i Podkarpacki Związek Piłki Nożnej i myślę, że w tych podokręgach będziemy szukać talentów, żeby się coś działo w tej piłce młodzieżowej. Turnieje mają głównie na celu wstępną selekcję do kadr wojewódzkich, dlatego tych chłopaków oglądają tutaj już trenerzy, którzy w przyszłości już niedługiej będą decydować o powołaniach do kadr wojewódzkich, dlatego jest to świetna okazja, żeby chłopaki mogli pokazać się w tym turnieju. Z tych kadr takich podokręgów, okręgu wywodzą się później przyszli reprezentanci drużyn młodzieżowych naszej kadry, a niejednokrotnie bywa właśnie, że też są to reprezentanci pierwszej kadry narodowej, czego przykładem są choćby tacy piłkarze jak Lewandowski, który kiedyś grał choćby w takim turnieju z podwórka na stadion. W Mistrzostwach Podkarpacia wzięły udział 4 drużyny dziewcząt z rocznika 2007 z Jarosławia, Krosna, Dębice i Rzeszowa. Wśród chłopców z rocznika 2010 do rozgrywek o tytuł najlepszej drużyny w województwie stanęło 5 drużyn z Dębicy, Stalowej Woli, Jarosławia, Rzeszowa i Krosna.